uciekasz czasem, kurwa! O. Dobra robota, Sanchez. Kim on jest, Greeno? Prywatnym detektywem? Boże, ja pierdolę. Co jest, kurwa? To żaden jebany prywatny detektyw. To pieprzony duch, legenda. To jebany hitman. Hitman? O, w dupę! Co ty mi tu pierdolisz? Oh, baby. To kurwa zmienia wszystko. To zmienia wszystko. I co my z nim teraz zrobimy? Puk, 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 pokojówka. Kurde. Cześć. Co to robisz? Buenas dias, Pepita. Dzień dobry. Mamy tu mały bałagan. Mogłabyś wejść tak, trochę posprzątać? Posprzątam. Fajnie, byłoby miło. Posprzątać teraz? Jasne, wejdź, słonko. Dzięki. O mój Boże, to... Pieprzony bydlaku! Jest! To się nazywa dobre cięcie. Wiesz, nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności niż zabicie cię tu i teraz. Ja zabijając legendarnego zabójcę. Tak. Ale ja nie potrzebuję takiego rozgłosu. No więc... Orety. Orety. Zrobiłeś coś bardzo, bardzo złego. I teraz nie będą szukać mordercy, prawda? Mordercy. Zwykle tak nie wrzeszczę. Ale to jest kurwa icha! Jak pieprzona gwiazdka! Masz, potnij sobie. Nie. Po namyśle. Dzyń, dzyń, słoiczku. Blake, nie rób tego, proszę! To słaby plan. No dalej, kochanie. Lepiej się pośpiesz. Adios. Otwierać! Policja! Powtarzam, otwierać! Policja! Przygotujcie się, panowie, po drugiej takiej okazji nie będzie! Chłopaki Majersa zaraz przejmą operację! Czujesz to? We'll be right back.
wszystko gra. Tak jest, sierżancie. Hej, tam! Najpierw włączmy światło. Rozkaz, sierżancie, rozkaz. Niech mi ktoś wyczaruje plany tego budynku. Nie kumam tego Fizana. Mógłby się chłopak przenieść do Sogarasz. Musimy zabezpieczyć ten budynek. Nikt nie wchodzi i nikt nie wychodzi. A, Fizano, co z tym światłem? Nie zaprzątaj sobie tym głowy, miej oczy otwarte. No ma, tak, tylko zostawię. Wiesz co, odejdź od tej krawędzi, bo jeszcze się potkniesz i przekręcisz. No rozumiem, nikt się nie przekręci. Stary, skup się. Dobra. No jest, ruszamy. Sierżant Majer, człowiek, który własnego pierda by przyoczył. Najlepiej do domu. Ale skoro już tu jesteście, to odstawcie górę. Ten gnój na pewno tu jest. Słyszeliście, chłopcy? Do roboty. Kopela. Jak wygląda status podejrzanego?
Chłopaki z parteru się odzywali? Ciągle przeszukują bibliotekę. Po mojemu to strata czasu. Podejrzany pewnie został w hotelu. Pomału robi się chrupiący. No proszę. Parteru się odzywali? Ciągle przeszukują bibliotekę. Po mojemu to strata czasu. Podejrzany pewnie został w hotelu. Pomału robi się chrupiący. Jak z kreskówki. Pieprzyliście się po same uszy. Wiecie o tym, prawda? Człowieku, miej litość. To nasze lekarstwo. Lekarstwo? Machnęliście sobie tu cały ekosystem. Myśleliście, że nikt tego nie zauważy? Jezu. Ruszcie dupy, psiknijcie się dezodorantem po cuchnięcie zielskie. Zabieram was na dołek. Kolesie mieli po 20 gramów w każdej kieszeni. Co wy robisz, kiedy to moja kolejna dmuwa nie przamknie? Chryste, aż mnie wykręca. Parę tygodni temu miałem tu interwencję, bo ktoś zgłosił przemoc domową. A właściciel narzekał, że wszędzie czuć sosną. Teraz już chyba wiemy czemu. Jestem na piątym piętrze, odbiór. Słuchaj tego, jeden ćpun dał się w rozrubę i złapał sobie nogę. Zgadnij, co zrobił? Tak dodreptał aż na tej nocy do szpitala. Ale czekaj, to jest nie koniec. Gości podchodzi do recepcji, a pielęgniarka na jego widok zaczyna przeszczeć. Okazało się, że jest to łba, taki mały toporek wystawał. Hej! Zna ktoś szyfr do tego sejfu?
dzieje? Rany, aż się ziemia zatrzęsła! Bądźcie czujni, ludzie! Mogą być kolejne wybuchy. No dobra, zaraz może znów pieprznąć, więc oczy otwarte. Centrala! Proszę, mam nadzieję, że kapitan przewiduje premię za ten gówniany przydział. Tak, dobrze słyszałem. Wszystko! Powiedzieć coś śmiesznego? Parę tygodni temu miałem tu interwencję, bo ktoś zgłosił przemoc domową. A właściciel narzekał, że wszędzie czuć sosną. Teraz już chyba wiemy czemu. Musimy. Kolesie mieli po 20 gramów w każdej kieszeni. Myślisz, że naprawdę pisali, że to jest sposób? Przepisy to przepisy. Nie możemy przecież łamać regulaminu, nie? Śmiało. Ładnie rękę. Wiesz. Zobacz. Aż dziwnie, że jak tu się przepisz... Ej! Zna ktoś szyfr do tego sejfu? Powiedzieć ci coś śmiesznego? Parę tygodni temu miałem tu interwencję, bo ktoś zgłosił przemoc domową. A właściciel narzekał, że wszędzie czuć sosną. Teraz już chyba wiemy czemu. Sejfu? Nie, właśnie, że tego typa to już
cóż on wam upuścił? Aza! Nam co za kur... Ale walnęło! Bądźcie czujni, ludzie! Mogą być kolejne wybuchy. No dalej, lepiej niech pan stąd idzie. Gdzie on jest, no kolejny? Musimy go znaleźć. Tu nic nie ma. Teren zabezpieczony, szybko. Chłopie, będę za 20 minut, jak Boga kocha! Już bym przyleciał, gdybym tylko mógł zejść z tej platformy! Tak, słuchaj, kazali nam zamknąć cały dworzec. Robią jakieś śledztwo w sprawie morderstwa. Stary.
Wszystko zrobisz. Tak, już zamknąłem wszystkie tory. Wiem. A mnie się wydaje, że oni tak mogą. Nie prób. To przecież policja. Czego ty ode mnie chcesz? Ej, to ja tu nadstawiam buchy, tak? Nie zrobię. Chcesz się na kogoś powycierać, to zadzwoń do ratusza. Bo ja tu mam na głowie 400 wściekłych pasażerów. No daj mu w łapę i poproś, żeby się nie spieszył. No stary, daj spokój. No nie, chodź, no proszę pana. Dobra. Nie chcę. Ostrożnie! Co się stało? Chwila! Dworzec jest zamknięty! Sprawa policyjna! Niedługo wszyscy! Ej, co to za koleś? Cześć, skarbie. Dobrze, to zrobię!